Cześć, minął rok, rok kalendarzowy, ale pół roku temu się widzieliśmy i zaczynamy zabawę od początku, jest początek sezonu, może nie w jakichś super nastrojach, bo niestety przez ostatni rok się wydarzyło wiele smutnych rzeczy i jesteśmy w coraz głębszym jakby kryzysie. I będzie nam coraz gorzej, ale no co mamy robić? Niektórzy się rodzą po to, żeby zostać ukrzyżowanymi przy pracy z końmi. I tak mniej więcej ja to odbieram, że muszę umrzeć pracując z tymi końmi. Ale niemniej jednak dalej mi to sprawia radochę i cieszę się, że ten sezon się zaczyna i już ruszamy. Z grubej rury zapisaliśmy 13 koni. A dlaczego zapisaliśmy 13 koni, jeszcze powiem. Ponieważ ten plan jest tak do bani zbudowany, że musimy wszystkie konie do klasyków przez jeden dzień przeciągnąć w Warszawie. Do gonitw, które będą za 3 tygodnie, stare konie tak samo i to jest tragedia. Wyścigi mogłyby się zacząć tydzień wcześniej, 3-4 dniami i te konie by się wszystkie porozkładały. Już nie będę o tym mówił, bo to szkoda zdrowia. Dlatego jest ten plan, który jest skonstruowany, jest niszczy duże stajnie. Komuś zależy, żeby w Polsce były małe stajnie, mali trenerzy i wtedy jakby przy małych stajniach nie ma rozwoju, bo tylko duże stajnie są w stajni zgenerować jakiś wynik i zgenerować jakiś nowych właścicieli dużych. Mała stajnia ma ciężko. No dobra, no ponarzekałem, a teraz startujemy i teraz niech inni narzekają, bo my tutaj bombardujemy ostro. Już w pierwszej gonitwie zapisałem 4 konie. 4 konie z Rosłoń kontra 5 koni z innych stajni. No i co? Można powiedzieć, że mamy was na widelcu, bo zrobimy w tym wyścigu co chcemy. I tak po kolei Blizbor biegnie taki na rozruch start. No ale właśnie jesteśmy świeżo po przeglądzie i wygląda super i miejmy nadzieję, że pobiegnie lepiej niż w zeszłym roku. Niemniej jednak jego docelowym startem jest za 3 tygodnie nagroda Jarszówki. Gitar Man to jest jedna wielka niewiadoma. Fajnie, bo poniesie niską wagę i Magda Kieszkowska się wyważy na te 53,5. Także poniesie małą wagę, biegamy bez presji, zobaczymy jak on przejdzie, bo jak ktoś mnie zapyta, co ja myślę i jak uważam, to naprawdę powiem, że nie wiem. I to jest ciężki koń do oceny, myślę, że nikt nie wie. Wedding Ring, no właśnie, ja cały czas liczę i to jest tylko kwestia tego, jak ona przyjmie i jak się ułoży podczas wyścigu, ale to jest rzetelna klacz na dobrym poziomie. Wiosnę zawsze miała dobrą, że ją tam naprawdę liczę. I Trollström to trudny koń do przeprowadzenia. Ciężko będzie jakby chyba mu zaistnieć w pierwszym starcie, bo to też koń, który potrzebuje się rozbiegać, rozluźnić swój temperament, bo to jest niestety taki koń, który ostro chodzi i będzie ciężko go chyba w pierwszym starcie rozkręcić. Chociaż może być tak, że jak się już rozbuja, to już może naprawdę odpalić i jak mu się wszystko poukłada, to na pewno jest to koń, który może biegać jeszcze w lepszych stawkach. No i zaczynamy jakby swoją rozgrzewkę 3-letnimi końmi od
szachrajki, która pobiegnie w handicapie Dula. Poniesie miarkowaną wagę, to taka fajna, utalentowana kobyłka, ale no, trafiła na mocne konie i na pewno jest tu parę dobrych koni i jakby ta rywalizacja. Nam chodzi tylko o to, żeby pokazała się z dobrej strony, żebyśmy wiedzieli, czy może biegać w nagrodzie wiosennej i to wszystko. W nagrodzie Andersa zapisałem też dużo koni, bo aż trzy takie konie, z którymi też wiążemy nadzieje, które się powoli rozwijają, rozkręcają. Mało biegały w zeszłym roku poza Firsiglem, ale konie, które jak tu dobrze przejdą, to też mamy jakby w stosunku do nich wyższe oczekiwania i zobaczymy, jaką ścieżką podążać. No i tak zacznę po kolei. Red Hot, czyli lewy, w zeszłym roku biegał dwa razy. Raz z debiutu wypadł źle, drugi raz poprawił. Teraz przepracował całą zimę bez problemów i myślę, że tu, no to jest koń zagadkowy, ale ja myślę, że może się tam jakoś pokazać. No, The Clash to kolejny koń. Myślę, że trochę dla niego nawet za krótko, to 1800. No ale musimy gdzieś startować, żeby rozbiegać te konie, porozdzielać. A może się okaże, że nie za krótko, że to wcale mu to nie będzie przeszkadzało, 1800. I na pewno jest to trudny wyścig, bo tu też kilka dobrych koni biega, także no, sam nie wiem, ale mocno liczę tego Clasha. I kolejny koń to Firsigel, który w zeszłym roku jakby nie chciał nam odpalić za każdym razem. Nie układały mu się te wyścigi. Tak pechowo biegał, a w sumie to całkiem przyzwoity koń. Jakby te wszystkie trzy konie z tego wyścigu zgłosimy do derby i będziemy oczekiwali od nich jakiegoś wzrostu formy albo wejścia na jakąś wyższą ścieżkę. I się okaże, co później dalej z nimi będziemy robili. Ale jestem dobrej myśli, bo wszystkie trzy konie się czują naprawdę bardzo dobrze. No i mamy takiego Araba Fidema, który przyjechał do nas z Wrocławia. Tam nawet sobie radził w stawkach takich koni zagranicznych. Tutaj jakby pierwszy wyścig na rozpoczęcie sezonu i na rozbieganie się, na pewno 1400 to dla niego jest za krótko, także to jest taki tylko start próbny na rozgrzewkę, ale może gdzieś tam na płatnym miejscu się załapać. No i najważniejszy dzień jednodniówki, którą nam zafundował Totalizator, jednodniówki, gdzie biegam aż 13 końmi. Gloria Gentis, nagroda Strzegomia, spotka się naprawdę z najlepszymi końmi na Służewcu w tej chwili. No i zobaczymy, jak ta Gloria na tle tych ogierów wypadnie. Myślę, że dla niej trochę to 1600 może być jeszcze za krótko, że ona robi wrażenie takiej dystansowej, silnej klaczy. Jakby było mokro, bo widać było, że na mokrej bieżni on sobie dobrze radzi, to może by było dla niej lepiej, ale tego też nikt nie wie, bo to czy sucho, czy mokro, tego nikt po prostu nie wie. No i już się zbliżamy do końcówki. Omówiliśmy 10 koni, jeszcze zostały 3. Black Angel w nagrodzie Jamajki. No i też tam trafiła na takie perspektywiczne klacze. Każdy z trenerów tam na pewno klacz po to zapisał do Jamajki z myślą o nagrodzie wiosennej. No i my też tak z taką myślą zapisaliśmy. Zobaczymy, ona jest ciężka do oceny, bo tylko biegała raz. Później po tym starcie miała problemy zdrowotne i później już nie chcieliśmy jej na siłę robić na koniec sezonu. Przetrenowała całą zimę. I myślę, że powinna być dobrze przygotowana do tego startu, ale to jest strasznie trudne wyścigi i dobre klacze, także zobaczymy. Też myślimy właśnie, tak jak i inni trenerzy, o tym, że po tym wyścigu pomyślimy o nagrodzie wiosennej, co dalej.
No i w ostatnim wyścigu pobiegną dwa nasze konie, Betfan i Johnny Double. No też tu trafiły na niezłe konie i na pewno nie będzie tak różowo, ale korzystają z ulgi wagi, także może ta ulga wagi im pomoże. Johnny Double to myślę, że trochę dla niego za krótko, ale też chcę go rozbiegać i będę wiedział, jakby tu dobrze przeszedł, to może go gdzieś zapiszę nawet wyżej. Betfan to no, korzysta z 4 kilo ulgi wagi, te konie trochę dla niego są za mocne, ale może być tak, że jakby gdzieś się tu załatwię, bo to jest też taki nieobliczalny koń, on biega raz dobrze, raz źle. No i to tyle, ściemnia się już, zaraz zacznie padać. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych humorach, zarówno przed wyścigami, jak i po startach już naszych koni. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli nosów spuszczonych na kwintę. Życzę dużych trafień, powodzenia i hejka, trzymajcie się. Przeżyliśmy jakoś tą zimę.